Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego zawarła porozumienie ze swoim czeskim odpowiednikiem, na mocy którego wytyczono tymczasową polsko-czechosłowacką granicę na Śląsku Cieszyńskim. W przybliżeniu pokrywającą się z przebiegającą przez ten obszar etnograficzną linią podziału w Polsce pozostały powiaty bielski i cieszyński. Do Czech przyłączono frydecki, a frysztacki podzielono. W Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku utworzono tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej. Na jego czele stanął socjalista Ignacy Daszyński. Koalicję rządową utworzyły PPS, PPSD, PSL i kilka mniejszych ugrupowań związanych z Piłsudskim. W wydanym manifeście rząd odmawiał Radzie Regencyjnej prawa do kierowania losem narodu polskiego. 9 listopada 1918 roku na terenie Królestwa Polskiego i Wielkopolski doszło do masowego rozbrajania wojsk niemieckich przez oddziały POW, PPS i Straży Narodowej. Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią, zresztą dają się rozbrajać nie tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych, opisała w swoim pamiętniku księżna Maria Lubomirska. Ponad rok od aresztowania specjalnym pociągiem z Berlina przybył do Warszawy zwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski. 10 listopada witało go na dworcu kilka zaufanych osób z Polskiej Organizacji Wojskowej i członek Rady Regencyjnej. Zawsze służyłem i służyć będę życiem swoim, krwią, ojczyźnie i ludowi polskiemu, zapewniał tego dnia przyszły marszałek. 11 listopada w Compiègne państwa Antanty podpisały z Niemcami traktat o zawieszeniu broni. Zakończyła się pierwsza wojna światowa. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Po pertraktacjach z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.